Szanowni Państwo, proszę zajmować miejsca. Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, otwieram 71. sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. Witam przybyłych na obrady tej sesji starostę powiatu pana Mirosława Walickiego, wicestarostę powiatu pana Marka Ziendalskiego, radną sejmiku województwa mazowieckiego panią Elżbietę Woźniak-Sionek. Witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana radnego Kazimierza Sionka. Witam szanownych radnych Rady Powiatu. Witam kierowników i komendantów służb, straży i inspekcji, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów starostwa powiatowego. Witam panią mecenas Annę Świetlicką, sekretarza powiatu pana Bartłomieja Kozyrę i skarbnika powiatu panią Jolantę Zawadkę. Witam wszystkich szanownych państwa. W dzisiejszych obradach sesji bierze udział 17 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, które będą miały moc prawną. Wysoka Rado, czy ktoś z pań i panów radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, to przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, w pierwszym punkcie porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 21 grudnia 2023 roku. Czy Państwo mają uwagi do treści tego protokołu? Nie ma, a zatem Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, protokół numer sesji 70 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Też nie widzę. A zatem Wysoka Rado, protokół sesji został przyjęty 17 głosami Rady Powiatu. Przystępujemy do drugiego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Garwolińskiego za rok 2023. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Rady Powiatu za rok 2023 zostało zamieszczone w materiałach na dzisiejszą sesję. Czy mają Państwo pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do trzeciego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego w drugim półroczu 2023 roku. Sprawozdanie z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego w drugim półroczu 2023 roku zostały zamieszczone w materiałach na dzisiejszą sesję. Czy mają Państwo pytania do przedstawionych sprawozdań? Nie ma. Bardzo proszę, pani radna Bąk. Mikrofon można. Mikrofon. Ale do nagrywania. Panie przewodniczący, czy pan, myślę, zapoznał się ze sprawozdaniami z działalności poszczególnych komisji problemowych Rady Powiatu za drugie półrocze? Tak. Cieszę się w takim razie. Jeśli tak, to proszę powiedzieć, jak pan ocenia pracę tych komisji, bo ilość komisji posiedzeń jest tak zróżnicowana. Tematyka również pokazuje, jakie zaangażowanie było poszczególnych komisji. Od 8 posiedzeń przez jedną komisję, poprzez 6 posiedzeń u innej komisji, również 5 posiedzeń, 2 komisje i tylko po 3 posiedzenia 2 komisji. A tematykę posiedzeń zdominowało głównie opiniowanie projektów uchwał przed sesjami. Jak pan to widzi, panie przewodniczący? Szanowna pani radna, wydaje mi się, że ta praca, którą włożyli radni powiatu w poszczególnych komisjach problemowych, była adekwatna do sytuacji czy też potrzeb, z jakimi mierzył się samorząd powiatu garwolińskiego. Powiem szczerze, że pozytywnie oceniam pracę wszystkich komisji problemowych, bo one były, tak jak powiedziałem, adekwatne do potrzeb,
i sytuacji, jaka istniała wtedy przez cały ubiegły rok 2023. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie. Czy w roku 2023 działała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której przewodniczącym jest starosta powiatu? Pytam, dlatego że w materiałach na dzisiejszą sesję nie ma tego sprawozdania. Być może, że będzie dopiero może w następne posiedzenie. Bardzo proszę, panie starosto. Działała, nie mam w tej chwili materiału, bo to nie stanowi programu. Tak, to nie jest komisja starosty, no więc nie mam tych materiałów przy sobie, natomiast działała. I jeszcze mam pytanie, czy została zakończona kontrola komisji rewizyjnej w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, gdyż w sprawozdaniu nie ma informacji, co wynika z przeprowadzonej kontroli. Uważam, że jeśli Rada Powiatu uchwałą przyjmuje plan kontroli, to ma prawo znać jej wyniki. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Teraz odpowiem, że nie została ta kontrola zakończona. W planie kontroli Komisji Rewizyjnej, która też jest w materiałach, mamy punkt kontrola działalności statutowej Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnym za rok 2022, kontynuacja. Więc myślę, że wyjaśnia to, że tutaj nie mamy w sprawozdaniu zakończonej tej kontroli. Dziękuję. Pytań nie ma, dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji czwartego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego za drugie półrocze. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego zostało zamieszczone w materiałach na dzisiejszą sesję. Pozostaje pytanie, czy państwo macie pytanie do przedstawionego sprawozdania? Było. A zatem przystępujemy, Wysoka Rado, do piątego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na 2024 rok. Szanowna Rado, proszę o zgłaszanie propozycji zadawanych pytań, uwag odnośnie przedstawionego państwu w materiałach na sesję planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2024. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Chciałowski. Panie przewodniczący, ponieważ 7 kwietnia są planowane wybory, myślę, że to jest tylko i wyłącznie pewien jakiś draft planu pracy. Nowa rada, która się zbierze, będzie dokładnie analizować i być może, że jakieś dodatkowe punkty będzie wpisywać na pierwszy kwartał. Myślę, że to jest wszystko, co powinniśmy zrobić. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pytań więcej nie ma. Wysoka Rado, przystępujmy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2024? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, 2 osoby nie głosowały. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do szóstego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego. Proszę o zadawanie pytań i uwag odnośnie przedstawionych państwu w materiałach na sesję planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2024. Dobrze. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnych Rady Powiatu Garwolińskiego na 2024 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Tak? Chwileczkę, kłopoty techniczne, momencik. Powtórzymy głosowanie.
Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że projekt uchwały poparło 17 radnych, a zatem Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 7 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów kontroli Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego na 2024 rok. Proszę o zadawanie pytań i uwag odnośnie przedstawionego Państwu w materiałach na sesję planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2024. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na 2024 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za projektem uchwały głosowało 16 radnych, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Wysoka Rado, przystępujemy do 8 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej nr 800, stacja kolejowa Parysów, droga 805. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę pana dyrektora Marka Jończaka o komentarz do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały wynika przede wszystkim z uchwały, jaką podjął w dniu 21 listopada 2023 Sejmik Województwa Mazowieckiego, korzystając z delegacji zawartej w artykule 10 ustęp 5a ustawy o drogach publicznych, a mianowicie pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej nr 800 stacja kolejowa Pilawa do drogi nr 805. I w związku z tym przepisem, który wymieniłem, stała się to droga powiatowa. Ten odcinek długości 666 metrów. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Garwolińskiego w dniu 20 grudnia 2023 roku podjął uchwałę o informującą panią wójt gminy Parysów o zamiarze podjęcia przez Radę Powiatu Garwolińskiego uchwały o pozbawieniu z kolei kategorii drogi powiatowej i z mocy prawa zaliczenia jej do drogi gminnej. I Państwo w dniu dzisiejszym w materiałach macie przygotowany ten projekt uchwały. Wynika to oczywiście z tak zwanych przepisów kaskadowych. Droga ta 800, która biegnie drogę 805, nie spełniała tak naprawdę ani żadnej definicji drogi wojewódzkiej, ani obecnie drogi powiatowej. Wobec powyższego, żeby uporządkować tą kwestię, mówię, która została zainicjowana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, no Państwo będzie podejmowali dzisiaj tą uchwałę. Oczywiście bardzo bym prosił, żeby ta uchwała została przyjęta z tego względu, że również to pozwoli uporządkować ewidencję dróg powiatowych. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa więcej? Bardzo proszę, pan radny Gora. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałem zapytać, bo Państwo poinformowali samorząd gminy Parysów, czy w odpowiedzi na tą informację była jakaś reakcja, czy była jakaś pozytywna, czy po prostu akceptacja milcząca tych zmian, jakie podejmujemy dzisiaj? To tak, znaczy przepisy nie przewidują, tak jak i w przypadku uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, natomiast dają tą możliwość 30 dni, żeby się zapoznać, ewentualnie podjąć jakiekolwiek czynności. Ja osobiście rozmawiałem z panią wójt gminy Parysów i nie wnosiła żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, zaakceptowała tą sytuację, aczkolwiek nie ma wymogu żadnego formalnego, żeby cokolwiek tutaj w tej sprawie podejmować. Te przepisy tak naprawdę są to same z przepisami,
które obowiązywały do tej pory, inaczej troszeczkę zostały skonstruowane, gdyż na końcu zawsze jest zarządca dróg gminnych, tak? Czyli tych uzupełniających te wszystkie sieci dróg wyższej kategorii. Jedyna rzecz, jaka się zmieniła w roku 2022, w czerwcu bodajże na koniec, przy tekście jednolitym, który został uchwalony, to jest z artykułu 10.5a ze znaczkiem 1, gdzie nie może już sytuacja zaistnieć taka, jak przejęcie przez powiat Starodroża drogi numer 17. Do tej pory było to możliwe, po 3 latach analizie tych przepisów ktoś doszedł do wniosku, że teraz już Sejmik Województwa takiej uchwały nie mógłby podjąć od czerwca 2022 roku. Także te uchwały pozbawiające kategorii dróg wojewódzkich, one tak naprawdę dotyczą odcinków dróg wojewódzkich około 25 km, z tego co zapoznałem się w uchwale Sejmiku. U nas jest to 666 metrów. No oczywiście zarząd województwa jako ten prawny zarządca dróg wojewódzkich no przejął pewne odcinki dróg krajowych, które to nie wiemy tak naprawdę, ale na pewno nie w powiecie garwolińskim. Ale przepis nie wskazuje, że musi być to w powiecie garwolińskim, może być to w powiecie wyszkowskim, może być płockim. Wobec powyższego tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję panie dyrektorze. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za projektem uchwały głosowało 16 radnych, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 9 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Mierżączka w sprawie budowy progów zwalniających i części poboczy na drodze powiatowej nr 1341W od drogi nr 17 Mierżączka Reducin Chęciny Łąki do miejscowości Mierżączka i Reducin. Projekt uchwały został przygotowany przez Komisję Skarg Wniosków i petycji Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o komentarz do tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego rozpatrywała przedmiotową petycję na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2024 roku. I po zapoznaniu się z petycją oraz opinią dyrektora powiatowego zarządu dróg w Garwolinie oraz zarządu powiatu garwolińskiego, komisja uznała petycję za niezasługującą na uwzględnienie w kwestii budowy progów zwalniających na przedmiotowej drodze oraz za zasługującą na uwzględnienie w kwestii budowy części poboczy na przedmiotowej drodze powiatowej na odcinku około 250 metrów od strony ronda w miejscowości Sulbiny. I szczegółowe uzasadnienie zostało państwu przekazane w materiałach na sesji. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Pytań widzę nie ma. A zatem przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Mierżączka w sprawie budowy progów zwalniających i części poboczy na drodze powiatowej nr 1341W od drogi nr 17 Mierżączka Reducin Chęciny Łąki do miejscowości Mierżączka Reducin. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, 2 osoby nie głosowały. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Przystępujemy, Wysoka Rado, do 10 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat garwoliński na rok 2024. Wysoka Rado, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę panią dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, panią Justynę Maszkiewicz o komentarz do tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W budżecie powiatu garwolińskiego na podstawie artykułu 70a Karty Nauczyciela został utworzony Fundusz na Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli stanowiący 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość tego funduszu na wszystkie nasze powiatowe jednostki oświatowe wynosi ponad 414 tysięcy. Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego uwzględnia wszystkie wnioski dyrektorów naszych jednostek, ale również określa formy specjalności kształcenia oraz maksymalną kwotę dofinansowania na studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe w wysokości 80% za jeden rok nauki, ale nie więcej niż 3000 zł. Zaś w mniejszych formach doskonalenia pokrywamy tutaj całość 100% opłaty poniesionej przez nauczyciela. Omawiany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Mamy tutaj ZNP Oddział Garwolin, Oddział Żelechów, Solidarność Garwolin i Forum Związków Zawodowych. I również był omówiony i uzyskał pozytywną opinię na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19 stycznia. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pan Radny Chciałowski. Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, chciałbym się zapytać, jak było z wykorzystaniem środków na doskonalenie zawodowe w ubiegłym roku? No bo co roku my w tym momencie podejmujemy uchwałę, podejmując uchwałę nie wiemy, co z realizacją ubiegłoroczną. Stąd moje zasadnicze pytanie, czy w takim wypadku wszystkie wnioski od strony nauczycieli zostały uwzględnione przez dyrektorów szkoły, czy gdzieś była sytuacja taka, że no ze względu na brak środków nie został uwzględniony jakiś wniosek? Wykorzystanie środków w roku 2022 mamy na poziomie 82%, natomiast wykorzystanie środków za rok ubiegły, zbieramy sprawozdania do dnia dzisiejszego, dyrektorzy mieli złożyć sprawozdania z wykorzystania i z form, jakie były realizowane. Niemniej jednak na koniec listopada to wykorzystanie było w okolicach 70% w całości wszystkich jednostek oświatowych. A można się dowiedzieć, która szkoła przoduje, a która no tak troszkę kuleje, można powiedzieć, albo jest... Wszystko zależy od specyfiki, od tego, czy nauczyciele zgłaszają takie zapotrzebowanie. Takich szkół, które w poprzednich latach miały większe wykorzystanie, natomiast w tym roku jest nieco niższe na ten moment listopadowy. Liceum ogólnokształcące w Garwolinie, ZSP Żelechów, co tu jeszcze mamy, Przyłęk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance. Natomiast pozostałe szkoły to tak w okolicach 80-90%. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Gora. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wśród specjalności wymienionych do doskonalenia, do dofinansowywania środkami przeznaczonymi na dokształcanie nauczycieli, mamy wymieniony język hiszpański. W której placówce oświatowej uczymy tego języka, albo z czego wynika taka potrzeba doskonalenia zawodowego, doskonalenia dla nauczycieli? Ponieważ język hiszpański mamy w ekonomiku, tak. Aha. Mam tutaj. Studia podyplomowe to będą. I ten język jest realizowany w zajęciach edukacyjnych, obowiązkowych. Pytań więcej nie ma, a zatem Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienia ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciwny? Za projektem uchwały głosowało 16 radnych, a zatem Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 11 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie założenia branżowej szkoły drugiego stopnia w Garwolinie i włączenia jej do zespołu szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. Pragnę dodać, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę panią dyrektor Wydziału Edukacji o komentarz do tego projektu uchwały. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz stwarzając możliwość kontynuacji nauki absolwentom branżowej szkoły pierwszego stopnia, planujemy od 1 września utworzenie branżowej szkoły drugiego stopnia i jednocześnie włączenie jej do zespołu szkół nr 2 w Garwolinie. Do kompetencji Rady Powiatu oczywiście należy ten pierwszy akt założycielski, jak również nadanie pierwszego statutu. Szkołę planujemy utworzyć w ramach jednego oddziału w dwóch kierunkach kształcenia w dwóch zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie kucharz oraz technik pojazdów samochodowych dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Nauka w szkole będzie trwała 2 lata, będzie prowadzona w systemie stacjonarnym, czyli będzie to nauka 3 dni w tygodniu po godzinie 16 do 20 gdzieś tak i to będą przedmioty ogólnokształcące, natomiast ta część zawodowa będzie realizowana w formie KKZ-ów co tydzień w niedzielę w granicach około 6 godzin. Co dalej? Absolwent oczywiście, który ukończy szkołę branżową drugiego stopnia, będzie mógł przystąpić do drugiej kwalifikacji zawodowej, jak również będzie mógł uzyskać maturę, przystąpić do egzaminu maturalnego i dalej później otwiera się furtka, jeśli chodzi o kształcenie na studiach wyższych. Aby zrekrutować się do tej klasy pierwszej, musimy mieć ukończoną szkołę branżową pierwszego stopnia oraz musimy posiadać zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole pierwszego stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w tej szkole branżowej drugiego stopnia, do której się staramy, oraz zaświadczenie lekarskie. I tu mogą się rekrutować absolwenci branżowych szkół, tak jakby 5 lat do tyłu. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę pan, może pani, dobrze, tak zrobimy. Ja chciałam tylko podkreślić, że jest to bardzo cenna inicjatywa dająca absolwentom branżowej szkoły pierwszego stopnia istotne możliwości dalszego rozwoju i kształcenia. Gdyby nam się udało utworzyć tę szkołę, byłaby to jedyna w tej chwili na terenie naszego powiatu szkoła branżowa drugiego stopnia. Dlatego gratuluję dyrekcji szkoły pomysłu i inicjatywy. Widzę, że pytań więcej nie ma. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie założenia branżowej szkoły drugiego stopnia w Garwolinie i włączenia jej do zespołu szkół nr 2 imieniem Tadeusza Kościuszki? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosów? Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 16 radnych, a zatem Wysoka Rada
podjęła uchwałę. Wysoka Rado, witam panią radną Ochnio na dzisiejszej sesji. Dziękuję za przybycie. Wysoka Rado, przystępujemy do 12 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat podatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu garwalińskiego instrumentem płatniczym. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Finansową Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę panią skarbnik powiatu Jolantę Zawadkę o komentarz do tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to jest dokument formalny do funkcjonowania terminali na terenie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, żebyśmy mogli po prostu mieć dokument formalny, bo Regionalna Izba wskazała w jednym z protokole na Mazowszu, że taki dokument powinien być podjęty w każdym samorządzie, dlatego wychodząc po prostu naprzeciw tym zaleceniom, proszę o podjęcie takiej uchwały. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Gora. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pani skarbnik właściwie wyczerpująco wszystko poinformowała na temat tej uchwały i rzeczywiście była ona przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Finansowej. Natomiast z komisji wypływał taki wniosek, żeby rozpropagować tą informację o takich możliwościach, bo na komisji dowiedzieliśmy się, że faktycznie terminale już od dłuższego czasu działają na terenie, prawda, starostwa i można regulować kartą płatniczą, prawda, zobowiązania. Natomiast tak naprawdę my nawet jako radni, wtedy członkowie komisji, żaden z członków Komisji Budżetowo-Finansowej nie miał takiej informacji, że taka możliwość jest. Więc chodzi o to, żeby no, jeśli już to jest, no to żeby nasi mieszkańcy mogli z tego faktycznie korzystać i niekoniecznie, prawda, gdzieś tam szukać pieniędzy, prawda, po to, żeby regulować te zobowiązania. I to tylko tyle, to jak gdyby przekazuję tą informację, która i ten wniosek, który powstał po prostu na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za projektem uchwały głosowało 17 radnych, a zatem Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 13 punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między sesjami. Bardzo proszę pana starostę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od czasu wysłania materiałów nie było posiedzenia zarządu. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Pytanie ma pan radny Chciałowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Starosto, na jednym z posiedzeń zarządu zarząd obradował, czy zapoznawał się z projektem odpowiedzi na pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Chodzi o drogi serwisowe wzdłuż budowanej 17. Tak przynajmniej ja podejrzewam z tego pisma. Wobec powyższego prosiłbym o odpowiedź, jak ta sprawa została rozwiązana, bo to jest problem, który nurtuje zarówno wszystkie gminy położone wśród 17, nurtuje pewnie powiat. Występowali również do województwa, ale ze względu na charakter dróg nie można ich zaliczyć do dróg wojewódzkich. No i te drogi praktycznie są prawie że niczyje. Szczegóły pewnie dyrektor powie, bo jest taka odpowiedź przygotowana.
Tak ogólnie rzecz ujmując, jakby nie zgadzamy się, podobnie jak część gmin, ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji. Część dróg, które wcześniej nam zaproponowano, jakby utrzymujemy i przyjęliśmy, natomiast dalsze kroki, które podjęła Generalna Dyrekcja, niejako rozszerzając zakres tych dróg serwisowych, które miałyby podlegać powiatowi, jako drogi powiatowe, jako zarząd uznaliśmy to za niezgodne z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzieliśmy negatywnie, natomiast jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy. Myślę, że szczegóły dyrektor przekaże. Dziękuję bardzo. To ja tylko jeszcze się dopytam, kto utrzymuje te drogi w chwili obecnej, z tego względu, że te drogi są bardzo śliskie, no praktycznie w okresie zimowym, tak wtedy, kiedy są opady. Trudno mi powiedzieć, jeśli chodzi o gminy. To są prawie, że są nieprzejezdne, dlatego się chciałbym dowiedzieć. To jest, jak pan wie, spór, bo też i województwo w tym sporze na jakimś etapie uczestniczyło i gminy. Ten spór też i teraz dotknął w jakimś zakresie powiatu. No, Generalna Dyrekcja utrzymuje, że to powinno być realizowane przez utrzymanie tych serwisówek przez gminy. Gminy uznają, że to jest przekroczenie jakby ich zakresu. My w części też, bo część uznaliśmy tam chyba bodajże w Puznówce, tak, utrzymujemy. I wszystkie, które uznajemy, że przebiegały, tak, jak dyrektor powiedział, w naszym śladzie, utrzymujemy, natomiast z tego, co wiem, chociaż nie mógłbym się za gminy wypowiadać, część przez gminy nie jest jakoś tam utrzymywana. Nie? Cały błąd polega na tym, że Generalna Dyrekcja chce przekazać w utrzymaniu, nie przekazując dróg serwisowych na własność. Tak a jest. Wiadomo, że czyja własność, tego i utrzymanie. No jeżeli w tym momencie mówi się, że Generalna Dyrekcja mówi, to nasze drogi, nasza własność ziemi, ale wy tylko dajcie pieniądze na utrzymanie. Znaczy jakby tam oni się powołują też na przepis, że te drogi, które w ciągu dróg... No i jest ten spór między samorządami a dyrekcją, Generalną Dyrekcją. Oczywiście on nie jest dobry, bo jakby cierpi na tym utrzymanie tych serwisówek, no ale oczywiście to są duże pieniądze, no i samorządy jakoś no, swoje stanowisko próbują bronić, żeby interesu także i mieszkańców w konsekwencji dalszej nie były naruszone. No to jest trochę spór kompetencyjny. Tak, oczywiście. Przy ich kompetencjach jest. Tak, oczywiście, tylko tak, nie wiem, czy wymaga to dalszego, nie zgodziliśmy się ze stanowiskiem, no dyrektor potwierdza, że mamy swoją ekspertyzę, która uznaje, że stanowisko i powołanie się Generalnej Dyrekcji na przepisy jest niewłaściwe i uznaliśmy, znaczy idziemy też w spór, tak, kompetencyjny. Mhm. No jakaś taka możliwość w konsekwencji pewnie będzie, no. Na razie administracyjnie, ale oczywiście no zawsze może się, nie daj Boże, coś zdarzyć i wtedy pewnie i sąd będzie właściwy. Dobrze, jeszcze jedno mam pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie do pana starosty. Zarząd wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone i Zdebno w stosunku do nieruchomości gruntowych. No ja nie będę czytał tych wszystkich nieruchomości, może w tym momencie pan starosta by powiedział, o jakie tu nieruchomości chodzi, czy to są budynki mieszkalne, w którym mieszkają, no powiedzmy, jeden jest zamieszkały przez byłego pracownika, jeden jest pusty, czy to chodzi o działki, które są po drugiej stronie, o które te nieruchomości, bo z tego jest to nie geodezji. Mogę zrozumieć. Panie dyrektorze, jest dyrektor geodezji, zapraszamy. Czy tak, ta decyzja o wygaszeniu to polegała na tym, że wcześniej był jeden ośrodek i on miał ten majątek, trzeba było to wygasić i rozbite są na dwa. Nie jest tak, że są z powrotem, decyzja jest z powrotem tworzy, tylko są przyznawane o Zdebno 1 i Zdebno 2.
Rozumiem, a w przypadku tych budynków mieszkalnych, które są niewykorzystane, przejęła też również Izdebno 1 i Izdebno 2, tak? To, co było w samym Izdebnie, zostało na Izdebno 1 i 2. Nic nie zostało oddzielone. Czyli generalnie ten budynek, który jest prawie, że taki, no troszkę nie w odpowiednim stanie w dalszym ciągu jest. Wszystko zostało tak, przekazane zostało. Czyli w tym nie ma decyzji żadnej, co zarząd planuje i postanawia, jak również nie ma żadnej decyzji w zakresie tego budynku, w którym mieszka lokator, bo to też jest w takim stanie, że no trzeba w końcu podjąć jakąś konkretne decyzje. To są o konstrukcji zrębowej, drewnianej, wybitej trzciną, praktycznie grożących różnego rodzaju, no nie powinny prawie, że już istnieć. One były tylko przewidziane na te 20 lat, a stoją już pewnie 50. Tak, przyjmujemy tą uwagę, ale to prawda, no takich budynków jest troszkę więcej, chociażby szkoły. Pytanie, tak, bardzo proszę, pani radna Gora. Przepraszam. Pani radna Bąk. Nie wiedziałem. To taki przerywnik tylko. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podczas posiedzenia 3 stycznia zarząd zapoznał się z informacją na temat działek w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Proszę przybliżyć nam tę informację. Również na tym samym posiedzeniu zarząd zapoznał się z informacją o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki PKS. Proszę również o informację. Natomiast 23 stycznia zarząd zajmował się dostępnością do badań i poradni specjalistycznych naszego SPZOZ-u, jak ta sytuacja wygląda. Dostępnością którego? 23. Przepraszam, szukam, bo sporo tych materiałów. Ja wiem, że ostatni punkt, tylko szukam, bo nie mam. Trzeci stycznia, tak? Ale nie ma. Ja wiem, tylko szukam, bo nie widzę. Słucham? A tak, no widzisz, to dobra. To było do rozdania. Rozdane materiały, dobra. Tak jest, do zapoznania się i dyskusja na następnej, tak. Dlatego... No i to oczywiście będzie przekazane na Radę Powiatu, tak jak zawsze, nie? Natomiast jeśli chodzi o stanowisko, no to było do rozdania rzeczywiście. Drugi punkt dotyczył działek. No to działki dyrektor zaraz i PKS-y już tak na tyle, ile mogę o sytuacji PKS-ów. Jeśli chodzi o wynik łączny
finansowy spółki. Rok 2022 spółka zakończyła zyskiem w wysokości 193 488 zł, natomiast rok 2023 286 180, czyli w stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost zysku o 147%. Zatrudnienie zwiększyło się, co jest akurat w przypadku tej spółki i prowadzonej działalności dobrym kierunkiem. Jeśli chodzi o przebieg kilometrów, 2022 to było 2 392 541 kilometrów. W roku 2023 2 400 167. Jeśli chodzi o przewozy, ilość pasażerów, którzy zostali przewiezieni, 85 291 w 2022 roku, 70 tysięcy w roku 2023. Co tu jeszcze z tych? No, finansowa jest, tak jak mówię, zysk wzrósł o 147%, znaczy wynik dodatni o 147%. Sytuacja jest stabilna, oczywiście PKS-y zyskały jakby nowego partnera w realizacji zadań, czyli Garwolinski, znaczy Związek Powiatowo-Gminny Transportowy. I to jest jakby nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy. Otrzymał PKS-y, czy może powiat, otrzymał dofinansowanie z funduszu autobusowego. I w tej chwili realizujemy, czy przygotowujemy się do realizacji tych dopłat i transportu przy uwzględnieniu tych dopłat. Związek oczywiście. Tak, związek. Też się zastanawialiśmy, czy składać też dodatkowo wniosek. No, udało się utworzyć ten związek. Około 9 milionów, tak. Część gmin przystąpiła, część gmin nie przystąpiła. Dzisiaj też wpłynęła petycja mieszkańców gminy Borowie, u których nastąpił gwałtowny spadek ilości transportu realizowanego, no, ale wynika to z tego, że gmina Borowie zdecydowała się realizować ten transport we własnym zakresie. Otrzymaliśmy od wójta pismo, w którym nie był zainteresowany współpracą i realizacją transportu zbiorowego na terenie gminy Borowie przez związek transportowy. W związku z tym no, mieszkańcy zostali jakoś tam pozbawieni. No ale myślę, że wójt, decydując się na realizację tego transportu we własnym zakresie, będzie odpowiadał na zapotrzebowania i potrzeby mieszkańców. A, działki, panie dyrektorze. No tak, na strefie w tej chwili mamy do sprzedaży 4 działki o powierzchni tak mniej więcej 2,5 hektara. W grudniu i styczniu były ogłaszane przetargi na 2 działki, które nie było oferentów. W tej chwili będziemy też ogłaszać przetarg trzeci, teraz w styczniu, w lutym będziemy mogli ogłaszać na tą działkę, która była w grudniu. No a to ta, która teraz 22 stycznia było, no to dopiero po miesiącu możemy ewentualnie przystąpić do trzeciego przetargu. Natomiast wykaz był wywieszony na te działki, dwie, które powstały z podziału działki takiej 5-hektarowej. No i będziemy też ogłaszać przetarg na... Są 4. Jedna działka, która miała tam prawie 7 hektarów, została sprzedana. Jest już akt notarialny podpisany. No właśnie. W tej chwili tak. Ale czy tak. W ogóle ze strefy wszystko zostało sprzedane i tylko 2,5 hektara zostało? Nie, no, drodzy Państwo, no, na sprzedaż wyraża zgodę Rada Powiatu i zdecydowaliśmy się
wystąpić do Rady Powiatu o zgodę na sprzedaż i taką zgodę tych, które... Ale my nie mówimy, to... że nie. Te, które, na które się Rada Powiatu zgodziła, zostały te, o których dyrektor mówił, natomiast jeszcze oczywiście są działki. A jaka jest jeszcze powierzchnia działek, oprócz tych 2,5 hektara, które jest możliwość do zbycia? Czyli co zostało? No. Nie, myślę, że jest to policzone, ale w tej chwili nie mamy przy około, sobie materiału. Około 10 tak. hektarów, 6 hektarów, no bo to jest... 10 na pewno, nie wiem, czy nie więcej. Jest 6 hektarów położonych za drogą w stronę tak, 76, no i po tej stronie nie wiem ile. No, no 10 hektarów to na pewno, ale myślę, że więcej. No. No, będzie ta informacja na następny. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak się umówiliśmy zresztą na Radzie, żeby zostawić część działek i nie wystawić. Proszę bardzo, pan radny Gora. Jeszcze chciałem zapytać, panie starosto, czy te działki, które były sprzedane teraz w ostatnim okresie, to jest jakiś inwestor z konkretnym planem, prawda, inwestycji, nie wiem, tworzenia nowych miejsc, czy to raczej jest na dzień dzisiejszy forma, nie wiem, zabezpieczenia kapitału, czy... Nie no, pan starosta doskonale wie, że my nie występujemy i nie pytamy, natomiast no, jest to lokalny przedsiębiorca, który no, wiąże z tym jakieś plany, przynajmniej deklaratywnie, nic więcej nie otrzymujemy w ramach ogłoszenia o przetargu, no nie możemy pytać o przeznaczenie tych działek, nie? Jak inwestor przychodzi, no to często zadajemy, prawda, pytanie, nie, czy no ma jakieś oczywiście. Plany, jakie plany, co by chciał tam zrealizować. Nawet kurtuazyjnie takie pytania zadajemy, bo chcemy wiedzieć, prawda, co też na tym terenie powstanie. Ale to jedni chcą mówić, inni nie chcą. No to taka będzie odpowiedź i ja to dziękuję. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Są tacy inwestorzy, którzy mówią o tym, że chcą, a później się wycofują z przetargu. No różne są sytuacje. Ja tylko dopowiem, że pierwsza działka, która była kupiona, to chyba w 11 czy 12 roku jeszcze do tej pory też jest niezagospodarowana, chociaż fabryka montowni telewizorów miała być robiona u pana Zbyszka. Ale tam z tego co wiem, już to już dzieje, coś się już dzieje. Już się dzieje, dlatego proces jest to długofalowy i proces inwestycyjny, zbadanie rynku, marketing inne, speed plot, no to wszystko powoduje, że to jest, długo się dzieje. No każdy ma jakiś różny, planuje proces, rzeczywiście długość procesu inwestycyjnego, jedni zmieniają, inni zmieniają plany, bo się zmienia sytuacja rynkowa. Tutaj ten akt notarialny, który podpisaliśmy, to z lokalnym przedsiębiorcą, który dosyć prężnie inwestuje w powiecie garwolińskim, więc mam nadzieję, że ta inwestycja powstanie. Panie starosto, dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do ostatniego punktu porządku obrad. Są to sprawy różne. Bardzo proszę. Nie ma. Bardzo proszę, pani radna wojewódzka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Wiecie Państwo, że od 21 listopada jestem radną województwa mazowieckiego i w miarę możliwości staram się pokazywać chociażby w terenie powiatu garwolińskiego. Dzisiaj wracam bezpośrednio z jednej z komisji polityki społecznej i prorodzinnej, bo w takiej jestem. Więc staram się dzielić tym, co robię jako radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tak jak mówię, pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, w Komisji Budżetu i Finansów, no i w mojej komisji, która jest moją pasją, to jest Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te komisje odbywają się dwa razy w miesiącu lub raz w miesiącu, natomiast komisje finansów odbywają się znacznie wcześniej, ponieważ trafiłam na okres, kiedy był opracowywany budżet. On został przyjęty w grudniu na ostatniej sesji.
Ten budżet, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, jest naprawdę ogromny, bo sejmik województwa mazowieckiego jest najbogatszy, największy w Polsce. Jest to ponad 6 miliardów złotych. Jest dużo różnych programów, do których Państwa zachęcam. Są programy, które były kontynuowane w ubiegłym roku i sprawdziły się w samorządach, więc one są automatycznie przeszły na ten rok, ale też dla organizacji pozarządowych, dla szkół, dla samorządów, budowa dróg, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, czyste powietrze, więc tych programów naprawdę jest bardzo dużo. Też dużo środków jest na inwestycje, więc zachęcam na stronę Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Część programów już została zrealizowana, ale jest mnóstwo programów i terminów, gdzie trzeba wejść, sprawdzić regulamin i zobaczyć, w czym można uczestniczyć. Powiem Państwu, współpraca układa się bardzo dobrze. Wiem, że powiat garwoliński i samorządy korzystają z różnych źródeł finansowania, co bardzo cieszy. Przykładem jest nawet ostatnia szkoła. Ostatnio byłam na podsumowaniu projektów w Zespole Szkół w Miętnem. Tam też korzystali, jeśli chodzi o program edukacyjny i wyposażenie swoich pracowni. Więc tyle mogę Państwu powiedzieć. Staram się kontaktować z mieszkańcami, korzystać z różnych spotkań, natomiast mogę zawsze umówić się na spotkanie z mieszkańcem albo w Warszawie na Placu Bankowym, bo tam każdy klub ma swoje miejsce. Natomiast chcę Państwa poinformować, że organizujemy biuro poselsko-senatorskie, które będzie w Galerii Widok i myślę, że takie dyżury jako radna województwa mazowieckiego w połowie lutego już będę mogła mieć i mogę wtedy się z Państwem kontaktować. Możecie to przekazać swoim samorządom jako radni powiatu garwolińskiego. Jestem do Państwa dyspozycji. Tyle chciałam się z Państwem podzielić na początek krótkiej mojej działalności. Dziękuję bardzo, pani radna. Wysoka Rado, w związku z tym, bardzo proszę. Pani Bąk. Tak, panie przewodniczący, z wypowiedzi dyrektora powiatowego zarządu dróg podczas ostatniej sesji wynika, że jest przygotowany jakiś plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu garwolińskiego na lata 2024-2028. Chciałam zapytać, czy i kiedy będzie przedstawiony ten plan radnym, jako że organ stanowiący, czyli Rada Powiatu, będzie podejmować decyzje co do realizacji. Także prosilibyśmy, żebyśmy mogli zapoznać się, a być może, że będziemy mieć jeszcze do tego planu jakieś propozycje jako radni, którzy znamy swój teren. Także chciałabym po prostu również mieć wpływ na to planowanie. Dyrektor przedstawił projekt już jakiś czas temu, został rozdany na zarządzie i na jednym z najbliższych zarządów zapoznamy się i przekażemy do rady. Czy ten plan będzie przyjęty uchwałą rady powiatu, czy tak jak poprzednio, tylko i wyłącznie, no, żebyśmy się zapoznali? Nie ma takiego obowiązku, no, ale jest taka możliwość. Więc będziemy rozważać to na posiedzeniu zarządu i oczywiście przedstawimy to w tej czy w innej formie Radzie Powiatu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Gora. Panie starosto, ja jeszcze w odniesieniu do tego planu rozwoju dróg na terenie powiatu garwońskiego. Myślę sobie, że jeśli nawet jest opracowywany, no to ewentualnie, no dobrze było, żebyśmy mieli wcześniej informacje o, nie wiem, składanie wniosków, czy jakieś swoje uwagi, no bo tak naprawdę później to, jak Państwo to, jeśli nie będziemy uchwalać tego przez Radę, no to tak naprawdę Państwo przyjmiecie w poprzednim, w ostatnim planie, prawda, był on uzgadniany z wójtami, burmistrzami, prawda, i tak naprawdę samorząd powiatu garwolińskiego właściwie był takim tylko obserwatorem tego wszystkiego, co się gdzieś tam działo. Nie mówimy, że prawda przyjęte jak gdyby zadania czy zakres zadań są niewłaściwe, ale chodzi o to, żebyśmy jednak uczestniczyli w tym
postępowaniu, prawda, określenia takiego planu. Dziękuję. Istotą jakby i założeniem i tamtego planu i tego jest jakby podejście merytoryczne do tematu i jakby dyrektor czy zarząd dróg, przygotowując projekt tego planu, kieruje się głównie potrzebami, czyli te drogi, które są no, w najgorszym stanie i wymagają szybko interwencji i to jest jakby, tym się kierujemy. Natomiast no, teraz przyjdzie czas na jakby dyskusję nad priorytetami i jeżeli zarząd to zajmie się tym, to później przedstawimy to Radzie Powiatu. A na razie on jest projektowany i tworzony czysto merytorycznie. Panie starosta, ale przecież radni też podchodzą do sprawy bardzo merytorycznie, tak, i zwracają uwagę na te potrzeby, które wynikają od ludzi i od potrzeb w terenie. Więc nie można powiedzieć, czym więcej osób widzi, czym więcej osób dyskutuje, ale ktoś musiał nam przygotować projekt, jest tym lepszy plan. Dziękuję. Będzie projekt przez... Nie mieliśmy wpływu na ten projekt, który był, żadnego. Dlatego teraz po prostu... Ja myślę, że żaden z radnych i akurat tej kadencji nie powinien jakby negować swojej pracy, bo już to było gdzieś w przestrzeni przez tą kadencję, dzięki Państwa pracy Powiatowego Zarządu Dróg zrealizowaliśmy inwestycji za ponad 230 milionów. Podkreślam to, a przez 20 lat poprzednich 130 milionów, więc możecie być Państwo z siebie dumni i zadowoleni. Myślę, że naprawdę ta kadencja, jeśli chodzi o drogi, nikt nie powinien mieć wobec siebie żadnych zastrzeżeń. Wysoka Rado, witam przybyłego na obrady tej sesji pana radnego Macieja Korowskiego. Witam, panie Macieju. Proszę bardzo, pani radna. Panie starosto, wiem, że w poniedziałek chyba bodajże odbyło się zebranie jakiegoś związku powiatowo-gminnego, Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe. Co dzieje się w tej komórce w tej chwili? I w informacji proszę także odpowiedzieć, czy jak czasowo radzi sobie z pracą dyrektor tego związku, który jest jednocześnie kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? W związku z tym, że pytanie jest do mnie jako prezesa, nie mam obowiązku na to pytanie odpowiadać, jest tu dyrektor. Zapraszam pana dyrektora biura, żeby przedstawił, nie chcę też mówić o jego sytuacji, niech pan dyrektor o tym powie, natomiast tak, odbyło się walne zgromadzenie zwołane na wniosek przewodniczącego zgromadzenia, walnego zgromadzenia pana Ziendalskiego i były omawiane sprawy składek gminnych, wieloletniej prognozy finansowej i tego typu sprawy bieżące. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna. Wiecie Państwo pewnie doskonale, że w listopadzie został powołany Związek Powiatowo-Gminny Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe. Został ogłoszony przez prezesa zarządu tego związku konkurs na stanowisko biura, dyrektora biura związku, w którym ja wystartowałem, tak, jako kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Moja oferta została zaopiniowana pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i 13 grudnia podpisałem umowę o pracę na tym stanowisku. Wydaje mi się, że obowiązki, które zakres moich obowiązków wynikający ze stosunku pracy realizuję dobrze, nie mam, że tak powiem, żadnych negatywnych opinii, nie słyszałem żadnych negatywnych opinii ze strony mojego pracodawcy, czyli zarządu związku. Wszystkie obowiązki mnie jako dyrektora staram się realizować na bieżąco, terminowo i z pełnym zaangażowaniem. Natomiast jeśli chodzi o moje, że tak powiem,
jednoczesne wykonywanie obowiązków jako dyrektora biura związku i kierownika biura powiatowego agencji. Nie stoi to w sprzeczności z kodeksem pracy, gdyż kodeks pracy przewiduje w myśl nowelizacji ubiegłorocznej z 7 kwietnia i 26 kwietnia możliwość wykonywania pracy na kilku nawet etatach jednocześnie, co jest wymuszone dyrektywą Komisji Europejskiej i wręcz wskazane jest, aby pracownik, nie będąc dyskryminowany, mógł wykonywać obowiązki na różnych etatach. Jeżeli nie stoi to w sprzeczności z zakazem konkurencji, a tym bardziej, że moja praca jako dyrektora biura związku ma charakter zadaniowy i tą pracę wykonuję w czasie, jaki jest wymagany, że tak powiem, do tego, żeby realizować bieżące zadania związku. Tak, w poniedziałek było zwołane zgromadzenie związku, ponieważ musieliśmy przyjąć kilka uchwał, a konkretnie zmianę statutu, która wynikała z umowy, którą podpisaliśmy z wojewodą. Przyjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich, czyli składek wszystkich poszczególnych uczestników związku oraz dwie uchwały, uchwałę WPF-u i budżetu, a tak planu finansowego na rok 2024. Z informacji, jaką chciałem przekazać, też dzisiaj dostarczyłem umowę, wniosek o wypłatę pierwszej transzy pomocy dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych do wojewody. Także myślę, że na chwilę obecną związek funkcjonuje prawidłowo. Natomiast ja mam nadzieję, że tutaj w oczach pana prezesa, jak również całego zarządu, moje obowiązki wykonuję prawidłowo. I tak naprawdę dopóki moje siły, zdrowie i wszelkie okoliczności pozwolą na to, żebym mógł łączyć te dwie funkcje, to z pełnym zaangażowaniem i starannością będę to czynił. Można? Proszę, radny Chciałowski. To ja chciałbym się zapytać, jaki jest skład osobowy biura Związku Powiatowo-Gminnego? W skład biura związku wchodzi dyrektor biura i główny księgowy. I tak naprawdę jesteśmy w tej chwili już po rozstrzygnięciu też konkursu i przed podpisaniem umowy na głównego księgowego biura związku. Czyli dwie osoby. Czyli dwie osoby. No dobrze, a w jakich godzinach pracuje biuro związku? No bo no wiadomo, że musi być jakiś harmonogram pracy, czas pracy. Znaczy, na chwilę obecną biuro związku pracuje... No biuro jest biurem, no musi być czas pracy, no to biuro jest w teczce. To znaczy, no wie pan, nie jest określone na chwilę obecną godziny funkcjonowania biura, bo tak naprawdę my to biuro w tej chwili tworzymy. Czyli prezes jeszcze nie określił i zarząd nie określił? My w tej chwili to biuro pracuje? Tworzymy łącznie z nadawaniem numerów rachunków bankowych, z organizacją składu biura, także to ja rozumiem, jest... że trzeba wyjść załatwić sprawy urzędowe. No wiadomo, że ktoś wychodząc zostawi jakaś informacja, że go nie ma. No ale godziny pracy powinny być, bo tak to nie wiadomo, czy w ogóle jest, czy nie ma, czy może to jest tak jak pras zadaniowy. Ja nie rozumiem, jaki jest zadaniowa praca. Bo rozumiem zadaniową pracę projektanta. Ma zadanie wykonać projekt. Ale obowiązki, które wykonuje, trudno zamknąć w jakichś ramach czasowych i trudno wykonywać te obowiązki, siedząc, że tak powiem, określony wymiar godzin za biurkiem i przy komputerze, często prawda? Często jest zadaniowy czas tym bardziej, pracy. Tym bardziej, chciałem zaznaczyć, tym bardziej, że ja jako dyrektor biura i związek jako taki, to tak naprawdę wynika też ze statutu związku, współpracuję i z operatorem jako PKS-ami, co wymaga też kontaktu i spotkania z prezesami PKS-ów i z uczestnikami związku, czyli pozostałymi gminami, tak?
Ja to doskonale rozumiem. To tak samo jak praca w samorządzie, która wymaga również kontaktu z strukturami gminnymi i tak dalej. Dokładnie. Oczywiście, że może być taki łączony czas pracy zadaniowo, no powiedzmy sobie, że 3 dni czas pracy zadaniowy, może być 30 godzin, jakiś tam procent czasu zadaniowego. Ja rozumiem, natomiast tutaj no trochę się dziwię. Po prostu mam prawo się dziwić, że tak w tym kierunku poszło utworzenie tego związku i na takich zasadach zarząd, no, zarząd związku. Czy powstanie związku było zasadne? Wydaje mi się, że powstanie, a jestem przekonany, że powstanie związku było zasadne. Ale my nie dyskutujemy o tym. Chociażby w kwestii właśnie otrzymania tego dofinansowania od wojewody, ale tak? W ogóle na natomiast, żeby związek, funkcjonował poprawnie, musi być taka jednostka jak Biuro Związku, które będzie organizowało pracę związku. Tutaj nie może być takiej sytuacji, że pracą związku będzie zajmował się zarząd albo prezes, to, tak? My to rozumiemy. A no można wiedzieć, bo chciałeś czasami przyjść do siedziby, gdzie związek ma swoją siedzibę, miejsce, no miało w tej być... Chwili, w tej chwili w siedzibie starostwa, dlatego generalnie jest tak, że no... biuro funkcjonuje w godzinach pracy starostwa. Pokój numer 217, drugie piętro jest gabinet dyrektora. A, to razem tam. Dobrze, ja dziękuję. Bardzo proszę, pani radna. Proszę pana, mówił pan, że na wczorajszym poniedziałkowym posiedzeniu mówiliście państwo o składkach członkowskich dla gmin, które zdecydowały się przystąpić do tego związku. Mógłby pan nam przybliżyć, jakie kwoty zostały określone? Jak to państwo, że tak powiem? Nie pamiętam teraz na pamięć tak wszystkich dokładnie składek członkowskich, natomiast składki członkowskie wyliczane są w zależności od ilości wozokilometrów, jakie realizuje operator na terenie danej gminy. Czyli to od wozokilometra? Od ilości wozokilometrów, dokładnie tak. Dlatego wysokości składek są zróżnicowane. My tak przyjęliśmy, bo to właśnie tak, to jest tak, że związki powiatowo-gminne, które są tworzone na podstawie przyjętych... parę tysięcy do chyba 200 gmina Garwolin najwięcej. Najwięcej, tak, 200, rocznie. Najmniej 40, niecałe 40. I składka na składkę składa się to, co mówi dyrektor, czyli ilość wozokilometrów plus składka na funkcjonowanie biura, które w związku z tym, że chcemy ograniczyć jakoś, no, składa się z 2 osób, bo z tylu musi się składać, bo musi dyrektor podpisywać, a księgowa, no, to ma swoje zadania, więc 2 osób. Ale na część etatu, tak, oczywiście na część etatu, to nie, księgowa jest na część etatu. Nie, jestem zatrudniony na pełny etat. Na co robić? Bardzo proszę, ja pan radny. No, ja bym chciał jeszcze, przepraszam, tak, panie starosto, bo tutaj Jezu kochany, w każdej gminie co najmniej, i to pan starosta Gora wie dokładnie, w każdej gminie realizuje przewozy autobusowe przynajmniej jedna osoba, nie na cały etat, no ale realizujemy, obsługuje biuro 8 gmin i jest, zapewniam, co robić, i to Jezu kochany, czy ktoś ma robotę, czy nie ma roboty, no to o tym decyduje związek. I jakby kontrolujemy, czy na bieżąco sprawdzamy, czy wszystko jest realizowane we właściwy sposób, i mówienie Jezu kochany, bo nie wiem, no rozumiem, że pan Marcin Jaroń ma za mało pracy. Zapewniam panią, że ma co robić, no musi te 9 milionów obsłużyć. Czy jeśli miałbym jeszcze dodać z swojej strony, powiem tak, no to wymaga też z mojej strony pewnych poświęceń. Z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji jestem związany od 19 lat. Tutaj bardzo dziękuję panu staroście, panu prezesowi za zaufanie, które mnie obdarzył i pozwolił mi pełnić obowiązki dyrektora związku. Natomiast muszę przyznać, że to się odbywa też kosztem niestety no, mojego, że tak powiem, w pewnym sensie zdrowia
i kosztem też i rodziny, bo chociażby teraz trwa impreza urodzinowa mojego syna, na której, że tak powiem, chciałbym jeszcze się pokazać. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem, który stara się na 100% starać się realizować wszystkie zadania, które są przed nim stawiane. I tak będzie i w przypadku pracy w biurze związku. Na chwilę obecną wydaje mi się, że sprostałem tym oczekiwaniom i myślę, że dalej będzie tak samo. Jeszcze pytanie, pan radny Gora. Ja chciałem zapytać, pan powiedział ogólnie, prawda, na temat tych składek. Chciałem zapytać, jaka jest wysokość składki za organizację przewozów gminnych? Czy to wynika z dokładnie, prawda, za kilometr, nie wiem, 1 grosz, czy 10 groszy, czy za 1000 kilometrów, czy za ilość linii? Od czego to zależy? Czy to jest jedno i drugie i jeszcze coś innego, jakimś algorytmem? W jaki sposób te koszty są naliczane? Nie, to jest naliczane w zależności od ilości wozokilometrów realizowanych na terenie danej gminy, tak? Gminnych, tak? Razy tam dokładnie 3,40, prawda, za wozokilometr. Tak to wygląda. 3,40? Składka? Tak, razy 34 grosze, przepraszam, 34 grosze. Czyli za każdy wozokilometr w transporcie gminnym? Na terenie danej gminy. Plus jeszcze procent tak jakby wynikający z ilości wozokilometrów na prowadzenie, tak jak pan starosta powiedział, biura związku. Ale to ten, aha, czyli to... Tak, bo określona jest kwota, która jest potrzebna w budżecie na pracę związku i to jest podzielone procentowo na każdą gminę i też w zależności od ilości wozokilometrów. Czyli składka na utrzymanie biura, na funkcjonowanie jest w zależności też od ilości... Od ilości... To jest rozbite procentowo, już nie chcieliśmy, tak jak niektóre związki tak mają, że bez względu na ilość wozokilometrów składka jest dla każdego uczestnika związku ustalona na takim samym poziomie, takiej samej wysokości. Natomiast tutaj no, postanowiliśmy zrobić to tak, ponieważ no, faktycznie ta ilość wozokilometrów na terenie każdej poszczególnej gminy jest dosyć zróżnicowana. Czyli gdzie więcej związek ma, prawda, tego transportu gminnego, tam gmina tam większa po prostu składka, traci. Dokładnie, niezależnie tak. Od tego, prawda, ilu ma mieszkańców, czy coś na przykład, tylko od tego to zależy. Dlatego tutaj akurat w przypadku naszego związku największą składkę płaci gmina Garwoli. Mhm. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja również państwu dziękuję. Wysoka Rado, w ramach posiedzenia Rady. Bardzo proszę. Rady, panie stanowi, panie przewodniczący. Ja pragnę publicznie z tego miejsca podziękować za otrzymane wszystkie SMS-y z gratulacjami dla mnie jako radnej po ostatniej sesji. No i przykro mi, ale z niechlubnymi słowami dla mojego adwersarza. Miało to miejsce, prawda, podczas sesji 21 grudnia w punkcie dotyczącym uchwalania budżetu na rok 2024. Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy i powiatu, którzy reagują po prostu na takie zachowania. Przyjęłam to jako dowartościowanie mojej pracy jako radnej 5 kadencji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bo chciał zabrać głos pan Wójcik. Słuchamy. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Przepraszam, że nie jestem stosownie ubrany jak na taką okoliczność, ale to nie jest afront wobec państwa, a tylko dbałość o moje zdrowie. Przystępuję do tego, co chciałem powiedzieć, przedtem się przedstawię. Jestem starym działaczem społecznym w swojej miejscowości. Wiele lat pełniłem funkcję prezesa
funkcję naczelnika i prezesa w straży w gminie. Później przyszł czas na Solidarność. Jestem pierwszym, który założył Solidarność w powiecie garbolińskim i mój związek był największy. Ja pół roku nie pracowałem, byłem zwolniony w stanie wojennym, ale wygrałem w sądzie okręgowym. Chociaż tu w Garbolinie mi sędzia powiedział, że uzasadnił to, że nie rokuje nadziei na zmianę poglądów i oddalił mój wniosek, ale w sądzie okręgowym pani sędzini pyta mnie, dlaczego się staram o przywrócenie. Powiedziałem, wysoki sądzie, ja nie z warunków materialnych chcę pracować. Ja czuję się potrzebny. No, wygrałem sprawę po pół roku. Wróciłem do zakładu i już teraz przechodzę do tego czasu, żeby państwa nie trzymać. Co mnie ściągnęło? Ściągnęło mnie tutaj działanie pana starosty. Od 3 lat, ponieważ nadzór budowlany robi świństwa, w tym przypadku jak ja mam, to sąsiad pobudował budynek ze spadem na nasz garaż i dom mieszkalny. Ja znając działanie inspektorów nadzoru budowlanego, bo dużo tego w mediach, trochę zabezpieczyłem. Wynająłem blacharza, żeby mi to ścianę zabezpieczył. To sąsiad jeszcze z tej blachy powycinał paski i renajzy porobił. A nadzór budowlany, w skrócie już teraz, zalecił mu ekspertyzę przez kogoś, kto ma uprawnienia. I w terminie oznaczonym spotykamy się, jest czytany ten protokół, ale protokół podpisał winowajca. Żaden architekt, tylko ten winowajca. I sprawa się toczy już ponad 12 lat. Ja przychodziłem do pana starosty, żeby mu pokazać, że tu się dzieją świństwa. To jest państwo w państwie. Nie o takie państwo walczyłem. Dobrze mi matka mówiła, że przyjdą cwaniacy i będą rządzić. I tak jest. Jako kopatant nie dostałem dodatku na węgle. Musiałem do sądu się zwrócić. A tu wrócę do pana starosty. I przez 3 lata, kiedy byłem w Garbolinie, to przychodziłem tu. Wreszcie widzę, że nie chce mnie przyjąć. Zacząłem prosić sekretarkę, żeby mi dała na kartce, kiedy byłem. Panie wójcik, mi się wydaje, że jeżeli pan ma jakieś pretensje, żale czy inne rzeczy związane... Czy ja z panem wójcikiem, znaczy już w związku z tym, że pan wójcik już kilkakrotnie przychodził, ja z panem wójcikiem rozmawiałem, spotykaliśmy się, zakres jakby tej pomocy obejmuje powiatowy nadzór budowlany, no i prosiłem inspektora, żeby się tym zajął. Przepraszam, chciał pan tylko wyrwać ode mnie te kwitki, gdzie sekretarka pisała, że byłem, a pan się boi. Pan rozmawiał ze mną, pan rozmawiał z wicestarostą, który jest odpowiedzialny za sprawy budowlane. Staraliśmy się panu pomóc, ale my nie jesteśmy w stanie poza inspektorem nadzoru budowlanego i nadzorem budowlanym. No. I tyle. No. Tak. 6 mi zginęło, to te, które mi zostały, poszedłem, przerobałem. Proszę bardzo.
No ja jakby nie mogę zastępować organów, które mogą panu pomóc. No, starałem się pana skierować tam, gdzie będą mogli pomóc i prosiłem inspektora nadzoru. Dobrze. Każde spotkanie było ze świadkami. Bo nie jest pan dla mnie partnerem, skoro pan unika. No pan 12 lat mówi, że ma problem. No. Tak, oczywiście i dlatego spotykaliśmy się i ja pana wysłuchiwałem i pomogłem panu. Ale ja nie mogę pana sąsiada, nie mogę wysiedlić, nie mogę zmusić do niczego. Ale takie spotkania były, no. I proszę do pana, niech pan nie zakłada munduru. Strażackiego. W Boroniu siedziałem za mamy, za panem i za Poźniakiem. Co robiliście, panowie? Panie Wójcik, ale do rzeczy, jeżeli to, co powiedziałem, pan nadal czuje jakieś w ogóle urazy, pretensje do kogokolwiek ze starostwa powiatowego, to lepszym rozwiązaniem będzie, niech pan wystąpi na piśmie, czego nie dokonano lub co wykonano źle. Wtedy będzie jakaś w ogóle dyskusja, a tak to jest słowo przeciwko słowu. Dzień, szanowni państwo, tutaj jak pan przewodniczący też powiedział i pan starosta powiedział. Wszystko się zgadza, że tak było. Oczywiście historia jest rzeczą ważną, ale w dzisiejszym stanie rzeczy ja bym proponował... Krótko mówiąc, w jednym zdaniu, co pan oczekuje od rady, czy też od pana starosty? Zajrzenia do dokumentu. Te dokumenty są w starostwie? Nie zajmowaliśmy się tą sprawą. Czy te dokumenty są w starostwie? Tak, już jak widział, że mu się grunt bali, to zaczął pisać, że... Ale... Panie Wójcik, niech pan nie obciąża nikogo, bo to jest w ogóle niepoważne i... To mnie, obywatelowi, a teraz już w ostatnim piśmie napisał, że on nie wiedział, że taka sytuacja jest i nie wie, jak z tego być. To on nie powinien spełnić tej funkcji. Ale w sprawach budowlanych pan dobrze wie, że w ogóle... Starosta może tylko tyle, ile w ogóle może powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. I jeżeli są możliwości prawne do tego, żeby był pan zadowolony, to nie podejrzewam, żeby w ogóle starostwa ukrywał inspektora powiatowego w sprawie budownictwa. Jeżeli nie wyjaśniono czegoś, to niech pan rzeczywiście na piśmie złoży stosowne pismo, stosowny wniosek i wtedy będzie łatwiej rozdyskutować, bo... albo finansowo, albo czym innym. Ale jak pan mówi, że 12 lat pan te sprawy prowadzi, ja nie jestem 12 lat starostą, pan już 12 lat te sprawy prowadzi. Popatrz, czy zgodziłby się, żeby tobie na ścianę... Tak, ale ja, ani starosta, ani tutaj wszyscy państwo siedzący w tej sprawie nie są w stanie pomóc. Jeszcze raz, poproszę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, żeby się zajął pana sprawą. Jeszcze raz, po raz kolejny. Pismo do mnie, że trzeba przechowywać dokumenty budowlane do czasu istnienia budynku. Ale sąsiad nie. No dobrze, ale nie wiem, czy pan słyszał. Starosta wyraził jeszcze opinię. Jeszcze raz poproszę nadzór budowlany. Ja nie wnikam w szczegóły w ogóle, kto jest kim. I jeżeli to pana satysfakcjonuje, to żeby w ogóle starosta podjął jeszcze raz, no powiedzmy, ten problem pańskiego niezadowolenia przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Opcji politycznych, ale ja mogłem do nich iść jak do ludzi.
nawet w stanie wojennym pojechałem do wojewody pułkownika Kowalskiego i załatwiłem, bo lubię umieć, no, to bym był figura wojskowa, który miał 13 ludzi. Ale jeżeli już pan jest, to chciałem spytać, czy panowie starostowie, pan starosta Gora i pan starosta Chciałowski, pomógł panu w sprawie, czy też pan niezadowolony był? No dobrze, to powiedzmy... Mamy teraz pan Gora i pan Chciałowski pomagać, jak pełni funkcję kto inny. Tu nie chodzi o to, żeby dzisiaj pomagał, tylko dobrze. Prowadzona jest powiedzmy, rozprawa między panem a urzędem. W takim razie dyskusja jest w ogóle bezprzedmiotowa. Dziękuję panu bardzo za przyjście i wyjaśnienie swoich problemów. Wysoka Rado, zamykam obrady 71. sesji Rady Powiatu Garwolińskiego. Dziękuję państwu za przybycie i dziękuję za obecność.